Jako, że podcast wraca po dość długiej przerwie, kilka słów wyjaśnienia o przeszłości i o przyszłości podcastu. Niewątpliwie ostatnie trzy miesiące były dla mnie bardzo trudne, jeżeli chodzi o natłok obowiązków domowych, zawodowych. Też sporo chorób przewinęło się. Ale przede wszystkim, też ostatnie trzy tygodnie urlopu miałem czas na przemyślenie tego, jak podcast wyglądał, jak powinien wyglądać. I wydaje mi się, że Warto byłoby wrócić do pewnej regularności, ale już na pewno nie będzie to regularność tygodniowa. Będę starał się przygotować odcinki raz na dwa tygodnie i będą to odcinki raczej dłuższe niż krótsze. I raczej będą dotyczyły tematów bardziej ponadczasowych niż bieżączki. Mniej komentarzy, a więcej bardziej takiego podejścia do problemów, jakie też spotkaliście w ostatnich odcinkach, tak naprawdę takiego bardziej przekrojowego podejścia. Wzięcia danego tematu na tapet i rozpracowania go. Oczywiście wiadomo, że bieżące wydarzenia w jakiś sposób będą nadawać nam rytm tego, o czym, z, o czym będę rozmawiał z gośćmi, o co będę starał się Wam opisywać, natomiast raczej będą to tematy trochę inne niż tylko bieżący komentariat. A jako, że dłuższa przerwa, to warto podziękować tym, którzy wciąż są poza mną po tej przerwie. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za wsparcie podcastu. Dzięki temu on nie zniknie, i nie zniknął, i po prostu dzięki. W szczególności dziękuję tym, którzy korzystają z biletów okresowych na patronaciepl przysiadkowy, a są to Piero, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej kaszpiel Kazimierowski, Peter Jancowicz, Łukasz Lipczak, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Piotr Chwalski, Grzegorz Kenik, Paulina Matysiak, Jakub Kundzik, Piotr Gramacki, Piotr Krasiński, KMZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herhold, Paweł Jaworski, Marcin Moskal. Jakub Klimkiewicz, Maciej Iwanowski, Jakub Nowotarski, Łukasz Wała i Filip Walkowiak. A teraz zapraszam już na nowy odcinek. Środek lata, środek sezonu rowerowego, więc pora zajrzeć, co się dzieje w temacie rowerów elektrycznych. A dzieje się, bo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konsultował projekt programu priorytetowego programu, to trzeba powiedzieć, mój rower elektryczny i o tym programie co się tam kryje, czego tam nie ma, co tam jest, jak go można poprawić, jak go można zepsuć. Porozmawiam dzisiaj z Dominikiem ma który robi wiele rzeczy, ale między innymi jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć. No to co się dzieje w temacie rowerów? Bo Trochę o rowerami się zajmujesz na co dzień i nie tylko. I nie dlatego, że nimi jeździsz, ale też dlatego, że troszeczkę przy tym pracujesz. Po co się jeździ rowerami? To w, o co chodzi w tym programie, bo y, mieliśmy w sejmie Zespół parlamentarny, na którym rozmawiali na ten temat, zadają wszyscy pytania. Krzysztof Woźniak pozdrawiamy, pyta, co chcemy osiągnąć w skali makro, w skali rozwoju ruchu rowerowego. Inni pytają, do czego służą te rowery, ale może zacznijmy od początku. Co to jest w ogóle za program? Tak, do końca sam nie wiem, co to jest za program i co ten program ma na celu, bo. bo... Przyglądając się jego zapisom, a patrząc też na to, kto go komentuje i, i jakie są oczekiwania społeczeństwa, to wydaje mi się, że, że jest to taki zwykły program socjalny, który będzie miał na celu sprawić, że każdy Polak, nawet nie każdy, 500 tysięcy Polaków będzie mogło kupić sobie rower elektryczny: czy to rower cargo, czy to zwykły rower miejski, czy to zwykłego górala, którego zapakuje. Dwa razy w roku na bagażnik swojego roweru i wywieźli na Mazury, bo zapisy tego programu, które są konsultowane aktualnie, czy konsultacje zakończyły się, tak w sumie już no, bardzo były nieprecyzyjne w tym zakresie. Mogliśmy dać wszystko, mogliśmy dać to wszystkim. Mogliśmy, czy, czy możemy, czy oni chcą, żeby rowery mogli kupić i przedsiębiorcy, i w sumie dziwne jest to, bo tych przedsiębiorców bardzo mocno okrojono. Podstawiono tam kilka kodów PKD firm, które będą mogły zakupić te rowery. Do tego dochodzą jednostki samorządu terytorialnego, do tego też osoby fizyczne, także mamy no ogromną rzeszę ludzi, które tymi rowerami mogły być zainteresowane. Ale momencik. Ministerstwo mówi wprost. Celem programu jest uniknięcie niskiej emisji poprzez dofinansowanie inwestycji polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie, rozwoju dobrych praktyk transportowych oraz zdrowego trybu życia. Typowy polski program jest Wszystko na Raz. Wśród uczestników ruchu poprzez wsparcie zakupu rowerów elektrycznych i wózków elektrycznych. Czyli chodzi o to, żeby ktoś, kto jeździ jakimś największym śmierdzielem, jakiego możemy sobie wyobrazić, przesiadł się na rower elektryczny. Dokładnie, tak powinno być. Czyli chcielibyśmy w sumie my wszyscy, aktywiści rowerowi, żeby ten ruch rowerowy, udział ruchu rowerowego wzrastał, żebyśmy doczekali w końcu czasu, że tych samochodów na naszych ulicach, szczególnie w miastach będzie mniej, bo tak naprawdę nie oszukujmy się, my nie potrzebujemy samochodu do wykonywania każdej czynności naszego życia i tu właśnie z, z tą odsieczą powinny przejść rowery. I ja tak do tego dojrzałem całkiem niedawno, że rower może Naprawić yy, wiele, wiele rzeczy. Kiedy w Kopenhadze w grudniu, kiedy wiało wiatr, kiedy była ujemna temperatura, w weekend na ulicach widziało naprawdę wielu, wielu rowerzystów w rowerach cargo z dziećmi, z zakupami, z telewizorami zapakowanymi. W te przyczepki, i wtedy tak stwierdziłem, że no to jest to coś, tak? Bo dużo mówi się o rowerach i ten temat rowerów badam już od 2018 roku. Pracowałem przy wdrażaniu pierwszej wersji, pierwszej edycji systemu MEWO. I, i, I też myśleliśmy wtedy o tym, że wyciągniemy ludzi z samochodów. No i nie wyciągniemy tych ludzi, tylko nikt nie pyta, czemu ich nie wyciągniemy. Kiedy w doktoracie prowadziłem badania i się pytałem, co by się musiało stać, żebym zmienił swój nawyk, żebym zaczął z tego mewo korzystać, no to odpowiedzi były wszelakie. Nie wiem, musiałyby mi nie boleć nogi, więc tutaj rower elektryczny będzie odpowiedział na tą potrzebę tych danych mieszkańców, tych, 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 danej, tych danej grupy mieszkańców, ale pojawiają się też odpowiedzi musiałbym, musiałabym nie wozić dzieci do szkoły, musiałbym nie musieć robić zakupów po, po pracy, bo do tego potrzebuję potem samochodu. I tutaj właśnie no, nie wsadzimy na zwykły rower elektryczny, który też może nie mieć bagażnika, Dziecka czy dzieci, które odbierzemy z przedszkola żłobka, ale do takiego roweru karko, do tej przyczepki, że kto potocznie powiem, no to dziecko już wsiądzie, tym bardziej, że te rowery są wyposażone normalnie w pasy. To nie jest tak, że to dziecko sobie siedzi na partyzanta, tylko to dziecko może tam sobie usiąść bezpiecznie. Mówię, możemy tam wrzucić zakupy, możemy zrobić wszystko. I kiedy zacząłem czytać o tym projekcie programu, to byłem naprawdę ostro zdziwiony tym, że znowu będziemy chcieli sfinansować wszystko wszystkim i nie nastawiliśmy się na jedną rzecz. No bo jeżeli chcemy faktycznie unikać niskiej emisji i chcemy spowodować, że więcej ludzi porzuci swoje samochody, to musimy dać im tą jasną alternatywę. I też do końca nie wiem, czy ktokolwiek zapytał ludzi, tych kierowców, czego oni oczekują w skali, w skali takiej dość wysokiej. Bo to, o czym teraz ja mówię, to mogę powiedzieć tylko o tych małych badaniach, gdzie badanie mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej tylko i wyłącznie. Ale jeżeli spytamy mieszkańców wsi, na przykład, tak, co oni musieliby zrobić, żeby ten samochód porzucić, no to myślę, że tutaj odpowiedzi byłyby zupełnie inne. A znowu z drugiej strony zastanówmy się, czy na obszarach wiejskich kwestia zanieczyszczeń powietrza, właśnie pochodzących z samochodów, jest jakimś teraz palącym problemem tak naprawdę dla nas. Czy tam problemem faktycznie jest to, że są palone śmieci w piecach, a nie to, że ktoś jeździ starym samochodem. Także może ten program nie został do końca tak uszyty na miarę. Tak jak powinien być użyty, więc. No zastanawia nas szczególnie to, co się zadzieje po tych konsultacjach, tak? no bo pro, program, projekt tego programu mógł być niedoskonały mógł zawierać pewne niedoskonałości. Enfoś dostał naprawdę ogromne wyzwanie stworzenia czegoś, poniekąd z niczego. Głos środowisk rowerowych od, od dawna. Mówił o tym, żeby dotować też zakupy rowerów elektrycznych. Kiedy pojawił się program związany z dofinansowaniem samochodów elektrycznych, były głosy, no okej, okay, samochody można kupić, skutery elektryczne możemy kupić, rowerów nie. Ten, ten program, ten problem już dwa lata gdzieś, dwa albo trzy się gdzieś, się gdzieś tam tutaj pojawia. No, i przez ten długi czas czekaliśmy na jakikolwiek ruch. No i ten ruch mamy, więc jest to poniekąd sukces środowiski. ja myślę, że no trzeba pogratulować e, tym wszystkim aktywistom, którzy ten temat bardzo mocno ciągnęli. Mam też na myśli Gdynię, bo myślę, że gdy, bez Gdyni tego programu by nie było. Gdynia, która zaczęła pierwsza wprowadzać dotacje do rowerów cargo, Gdynia, która jako pierwsza wprowadziła projekt program. Który umożliwił zwykłemu mieszkańcowi zakup roweru elektrycznego, dotacja niższa niż ta, która jest tutaj przewidziana, bo 2,5 tysiąca, tych dotacji było przewidzianych 40 w pierwszym roku, więc no, no nie dużo. I kiedy było 40 przewidzianych dotacji, kiedy było przewidzianych 40 dotacji, to wniosków w ciągu jednej doby wpłynęło 1000. Na te 40 miejsc zgłosiło się tysiąc mieszkańców we wszelakich grupach wiekowych. Byli to i ludzie młodzi, byli to seniorzy, którzy mają poniekąd problemy z poruszaniem się, chociaż ja do końca nie jestem przekonany, czy my na rowery wsadzimy seniorów, którzy mają jakieś problemy zdrowotne. Przy okazji rowerów MEWO to przerabialiśmy, że ten rower elektryczny jest cięższy tak naprawdę od no, zwykłego roweru. Więc taki typowy senior, który no, nie ma w swoim życiu takim codziennym aktywności, może mieć pewne problemy. Więc ja też bym tak bardzo mocno nie mówił tutaj o seniorach. Okej, okay, ale przerwę ci na moment, bo chciałem uporządkować sytuację. Yy, dlaczego w ogóle e, Enfoś finansuje rowery, a to finansuje? Dlatego, że mówimy tu o funduszu modernizacyjnym, czyli o systemie handlu emisjami w zasadzie systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2, tak? I to, co tutaj jakby czytamy w ustawie na ten temat, mówi o tym, że mamy wspierać inwestycje w efektywność energetyczną w tym sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa, odpadów. No tutaj chodzi o nam o sektor transportu. Jest mowa o tym, że dofinansować 46 667 sztuk pojazdów, co najmniej tyle sztuk, mamy 300 milionów złotych, no okej, okay, ale tutaj znowu ja będę jednak drążył ten kierunek, że celem jest właśnie redukcja emisji CO2, pyłów, tlenków, azotu. Czyli mamy jakby wprost w założeniu powiedziane, że my nie szukamy kogoś, kto teraz jeździ zwykłym rowerem, nie szukamy kogoś, kto teraz jeździ komunikacją miejską, szukamy kogoś, kto teraz jeździ samochodem, i ma się prześwięcić na rower. Dobrze rozumiem cele tego programu? Myślę, że tak. Myślę, że tak, że dobrze rozumiesz te cele, i takie są założenia. I poniekąd rower elektryczny jest najlepszym sposobem, żeby ludzi z samochodu wyciągnąć. Bo dlaczego też częściowo kierowcy nie jeżdżą rowerami zwykłymi? Nie? No bo się zmęczą i się nie chcą zmęczyć. I myślę, że to jest całkowicie zrozumiałe. Też kiedyś miałem takie nastawienie i podejście, że wszyscy powinniśmy jeździć rowerami, rowery zbawią świat. No tak nie jest. Jeżeli ktoś. Nie wiem, nie czuje się na siłach, nie chce się zmęczyć, nie chce się spocić, no tego na siłę z tego samochodu nie wyciągniemy i nie wsadzimy na rower i powiemy jedź. Ale kiedy mamy rower elektryczny i ta osoba już nie ma tego argumentu zmęczę się, no może zmarznąć, no bo na rowerze elektrycznym ciężko jest trochę się tam namachać, bo ten rower faktycznie nas w dużej mierze wspomaga. Ale faktycznie łatwiej jest wyciągnąć ludzi z samochodów mając rower elektryczny niż rower zwykły, więc kierunek tak naprawdę sam w sobie jest dobry i, i to trzeba przyjąć. Zapisy programu są jednak wymagające po części pewnych usprawnień no i ograniczeń. Bo tak jak też tutaj zauważyłeś, tak, że mamy unikać niskiej emisji. I teraz pytanie, jaką emisję mamy w tym momencie z jednostek samorządu terytorialnego, tak? Czy co, nagle prezydenci, burmistrzowie, wójtowie wsiądą na rowery i będą po swoich okręgach rowerami jeździć? No myślę, że nie. Jak co miesiąc będą wybory, to będą jeździć. Tak, bo to wtedy... pojadą tym rowerem otworzyć kolejną drogę rowerową, którą może udało się wybudować, bo to jest też, słuchajcie, duży problem, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Robiłem dzięki wsparciu Stowarzyszenia Absolwentów Klasy i Fundacji BMP Paribas takie małe badania, w których chciałem sprawdzić, czy rower może być skutecznym sposobem na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym obszarów wiejskich. I bardzo zależało mi na tym, kiedy tworzyłem w ogóle zarys tego projektu, żeby otrzymać wyniki, które powiedzą, że tak, mieszkańcy obszarów wiejskich oczekują właśnie dofinansowania rowerów elektrycznych. Mieszkańcy obszarów wiejskich oczekują rowerów publicznych. No i się bardzo zdziwiłem, ale tak nie jest bo mieszkańcy powiedzieli, no my chcemy infrastruktury bezpiecznej, którą będziemy mogli jeździć, bo my rowery w domach mamy, bo ten rower u nas w domu to jest tak naprawdę od zawsze, no bo na wsi często nie, mogło, nie było innej możliwości poruszania się niż właśnie z wykorzystaniem roweru. Sam jestem ze wsi i na tej wsi każdy jeździł rowerem, jechało się rowerem do sklepu, jechało się rowerem do sąsiada, jechało się rowerem na pole zobaczyć, czy już zboże nadaje się do koszenia, Rowerami ludzie jeździli do kościoła, więc ten rower był używ, użytkowany. I, I właśnie miałem taką ogromną nadzieję, że jeżeli ci mieszkańcy usłyszą: Wow, są rowery elektryczne, to na nie wsiądziemy. No tak do końca nie jest. Trochę związane jest to oczywiście z tą infrastrukturą, której, której nie ma bo nie oszukujmy się, na wsi tej infrastruktury nie ma. Drogi rowerowe są budowane głównie wzdłuż dróg wojewódzkich, chociaż też nie zawsze w takim standardzie, jakby można było to zrobić dobrze. Drogi rowerowe są traktowane po macoszemu. Jak idzie układ terenu, tak droga jest puszczona. Górki, dołki, to nie jest zachowana niewyleta, tak jak w przypadku jezdni tej drogi wojewódzkiej, tylko ta droga rowerowa gdzieś tam sobie z boku leci. Co się z nią stanie, co się stanie ale jest, nie? Bo tutaj teraz ogłosiłem sukces, że otworzyliśmy na kawałek drogi. Ale bądźmy szczerzy, w niektórych województwach to się powoli zmienia, gdzie faktycznie są tworzone jakieś trasy w skali wojewódzkiej. Mam na myśli tej Małopolskiej, Zachodniopomorskiej, tak. gdzie faktycznie te trasy yy, są tworzone w Zachpomie, to są często linie, yy, znaczy na w śladzie dawnych linii kolejowych, więc tutaj profil linii już jest, znaczy profil dawnej linii, a nowej trasy mhm. rowerowej już jest taki dość przyjazny, no bo skoro pociąg mógł, musiał kiedyś podjechać te 100 lat temu, no to rowerem też będzie dość łatwo pojechać. Małopolska robi e, też coraz ciekawsze trasy, więc to nie jest tak, że to już wszędzie jest tylko no, po tak, prostu gdzieś Więc dalej mówimy o skali, tak? No i mówimy tu właśnie o tych ciągach o tych szkieletach, które województwa robią, no ale jeszcze są powiaty i są gminy. W przypadku budowy czy modernizacji dróg powiatowych ta infrastruktura nie jest tworzona. Ktoś czasami robi jakąś protezę i, i zbuduje 60-70 cm opaski asfaltowej, wymaluje białą linię i mówi: To jest pas rowerowy, i tu jest. Nie? I przyjeżdża starosta, przyjeżdża wójt i otwierają. I ksiądz proboszcz. Tak, tak, to, to, to dziwactwo. Tak jak to miało miejsce niestety w mojej rodzinnej gminie na drodze gdzie no, zarząd dróg powiatowych jakby jasno wskazał, że to dziwne coś jest jakąś tam e, poboczem rowerowym, nie wiem, jak oni to nazwali, ale w żaden sposób to nie jest ani oznaczone. E, no w sumie to, to się do niczego e, nie nadaje, więc jakby to jest pierwsza rzecz. Brakuje ciągłości tych, tych ciągów e, między miejscowościami, bo co z tego, że zrobimy kawałek tej drogi, która nagle nas się urwie gdzieś w polu tak naprawdę nam. Mimo tego, że samorządy miały pieniądze w ramach RPO na realizację tych dróg powiatowych, no to często zdarzało się też tak, że i nawet w projektach związanych z niską emisją część pieniędzy można było przeznaczyć na drogi. No i w jednym z województw usłyszeliśmy, że no tak, no zrobimy drogę rowerową, ale nie zrobimy jej, jeżeli nie dobudujemy to jeszcze odcinka drogi powiatowej, no bo dzięki temu możemy stosować inne procedury związane z, z, z pozwoleniami na budowę i tak naprawdę większość tej kasy zażarła ta droga, a tej drogi rowerowej naprawdę powstało powstał niewielki odcinek, więc szkoda, że tutaj nie ma też e, dużego nacisku na to, żeby te drogi w regionach były budowane. Gminy, są gminy, które budują drogi e, rowerowe, trochę dla celów turystycznych, ale na tej turystyce skorzystają też mieszkańcy, tak jest w gminie Stężyca na Pomorzu, gdzie naprawdę gmina została fajnie tymi drogami otoczona i tutaj dla byłego chyba już wójta też naprawdę gorące słowa uznania za to, co zrobił. Ale to... Stężyca to jest to sławna miejscowość, gdzie był klub piłkarski, który po zmianie władzy bardzo szybko się skończył. To tak na marginesie, jak już mówimy bardzo jest... szerokie tutaj. Tam gdzie jest też szkładka widokowa, która prowadzi do donikąd na stacji w Gołubiu, który też w swego czasu było głośno. Ale, ale są też właśnie dobre inwestycje. Nie możemy powiedzieć, że ich, że, że ich nie ma, ale no, to jest ten, ten nasz pierwszy problem, nie? który powinniśmy. E, powinien być. Mm, naprawiony, czyli zapewnienie tej bezpiecznej infrastruktury. Bezpiecznej, czyli nie takiej, gdzie jedziemy poboczem, gdzie nas mijają ciężarówki, maszyny rolnicze, i ten rowerzysta musi gdzieś uciec, bo ta osoba się nie czuje bezpiecznie. Też trochę ten mental odnośnie rowerów elektrycznych powinien być zmieniony właśnie w ramach tego grantu, by w tym roku. W tym roku e, robiłem jego kontynuację, i w mojej rodzinnej miejscowości robiliśmy taką akcję bezpiecznie i komfortowo, gdzie dla mieszkańców czekał serwis rowerowy, gdzie mogli przyjść swój rower, e, dać serwisantowi. On tam naprostował koła, e, nasmarował te rowery. I. i, i... W ramach też tego zaprosiłem znajomych, którzy mają rowery elektryczne. i Mówię do tych mieszkańców, którzy byli obecni. Słuchajcie, przejedźcie z tymi rowerami. Nie, nie, my nie chcemy, bo my tu kiedyś koleżanka miała, jeździliśmy, jeździłyśmy i, i wiemy, jak to działa. No ale ten rower, ja nie wiem, 5 lat, teraz jest zupełnie inna technologia. I naprawdę zauważyłem, że jak ci ludzie na, ten, na tego elektryka wsiedli, no to ten błysk wokół trochę był, że jednak ta jazda może być, być komfortowa. Cóż, rowery elektryczne w tym podcaście były reklamowane wielokrotnie, więc myślę, że kto jest zainteresowany, to odsyłam do właściwych odcinków, jeśli chodzi o promocję rowerów elektrycznych. Ale chciałem wrócić tutaj troszeczkę do samego programu, żeby było jasne o czym rozmawiamy. 50% kosztów, ale nie więcej niż 5000 złotych do roweru elektrycznego albo do roweru cargo lub wózka rowerowego, też 50% kosztów, ale nie więcej niż 9000 złotych. No i właśnie pytanie, czy to jest właściwa kwota? Za mało, za dużo? Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie w tych granicach około 20 tysięcy znaleźć już rower cargo. E, który spełni nasze oczekiwania. E, ale to jest skutki, tylko i wyłącznie moja opinia, jak przeglądają sobie rowery, które, które też ewentualnie chciałbym kupić. W przypadku rowerów elektrycznych, takich tradycyjnych, te 10 tysięcy na rower, to już jest taki rower, powiedzmy, ze średnio wyższej półki, to nie jest taki, taki najzwyklejszy. Tak jak mówiłem, Gdynia finansowała te 2,5 tysiąca, gdzie mieszkańcy faktycznie mogli za 5 tysięcy jakby ten rower elektryczny sobie kupić. Więc ta kwota mogłaby być... E, czy mogę być niższa? Nie wiem. Może by nie zachować tej niższej kwoty, żeby też w pewnym sensie nie ograniczać mieszkańców. Gdzieś pojawiają się głosy, żeby ograniczyć zakup rowerów MTB, bo jest tutaj obawa, że te rowery zaczną kupować ludzie, którzy tak naprawdę nie potrzebują tych rowerów właśnie w celu ograniczenia emisji tylko dlatego, że rowerami jeżdżą bardziej wyczynowo, ale też nie zapominajmy o tym, że właśnie w tych obszarach wiejskich chociażby, czy nawet w takiej Gdyni, Gdańsku, wiele osób z takich rowerów korzysta na co dzień, żeby jeździć. Więc, 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 tu też nie chodzi chyba o to, jakie rowery ograniczyć, tylko ja ciągle jestem tego zdania, że ta grupa beneficjentów jest zbyt szeroka, że, że tę grupę beneficjentów w jakimś stopniu powinniśmy Zmodyfikować i, i, i e, zmienić, no bo wrzucenie do jednego worka samorządów, mieszkańców i wszystkich przedsiębiorców, bo, bo myślę, że ta grupa tych trzech, czterech PKD zostanie usunięta, no nie jest dobrym rozwiązaniem. No to zobaczymy. Mamy osoby fizyczne, mamy jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, którzy świadczą transport drogowy towarów, działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, czyli Poczta Polska. Pozostała działalność pocztowa i kurierska, wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. No okej, okay, ale gdzie tu są wszyscy ci, którzy chociażby na przykład mają pizzerie? Tak, pizzeria, może być pani, która ma czy pan, który ma kwiaciarnię i chciałby dowozić swoje towary, kwiaty do klientów. Ale mamy też drobnych przedsiębiorców, nie wiem, hydraulika, mechanika, który wykonuje jakieś proste naprawy u ludzi w domach. Mamy też przykłady fotografów, którzy włożą swoją scenerię, tak? Mamy DJ-ów, którzy mogą prowadzić proste, małe imprezy i dużo sprzętu nie potrzebują. O tym wszystkim już y rozmawiałem w odcinku z Hubertem Barańskim. Zapraszam serdecznie do mojego odcinka, kto ro jeździ rowerami elektrycznymi. O tym, o tym już... Nie, tylko chodzi mi o to, żeby pominęliśmy sporą grupę tej, tej, tych, tych osób, które faktycznie mogłyby skorzystać, a mamy zostawione osoby, które prowadzą wypożyczalnie rowerów. Czyli w, tak naprawdę w takiej Gdyni ktoś będzie mógł kupić sobie 50 rowerów do wypożyczalni, która w żaden sposób nie spowoduje, tych, tych, nie przyczyni się do osiągnięcia tych efektów, o których mówiłeś, czyli ograniczenia emisji. Pod tymi rowerami załóżmy, że sobie jeździli turyści między Gdynią a Gdańskiem. Będą sobie jeździli komfortowo, wygodnie. Czy kupi to przedsiębiorca z Łeby i będą sobie jego turyści z jego pensjonatu jeździli na wydmy. Nie? Świetnie, bo ogólnie pomysł czy idea takich wylicieczek jest świetna, ale nie z tego programu. Są inne możliwości Otrzymanie dofinansowania, w mojej opinii przynajmniej, ale nie, nie, nie z tego programu. Czyli ja przede wszystkim nie, nie widzę tego w Dni czy w Łebie, ja to widzę raczej w Międzybrodziu Bialskim albo gdzieś w tej okolicy, gdzie będziemy mieli wypożyczalnie rowerów do Downhillu. Myślę, że też to może być, chociaż tutaj ta kwota dofinansowania nie będzie tak atrakcyjna w przypadku takich już bardzo specjalistycznych rowerów, jak no to będzie w przypadku zwykłych rowerów, gdzie faktycznie za te. 5 tysięcy dofinansowania, będzie można kupić naprawdę fajny rower do takich zwykłych wycieczek, tak? No bo też część osób nie jedzie na wycieczkę, bo się zmęczy, a tym elektrykiem będzie mógł, uważa, że tym elektrykiem będą mogli sobie sprawniej e, pokonywać odcinki trasy. Czyli pierwszy wniosek, rozszerzamy zakres przedsiębiorców uprawnionych do dofinansowania, twoim zdaniem? I tak, i nie. Bo też dalej zostawiając Eee, właśnie tych przedsiębiorców, którzy prowadzą wypożyczalnie, to nie jest nasz target, to nie jest ta grupa docelowa, do której chcemy dotrzeć. Eee, załóżmy, że popularne firmy bike sharingowe kupują do swojej floty tysiąc rowerów elektrycznych, które wypuszczą żeby, nie wiem na miasto, żeby te rowery jeździły tak jak te rowery Bolta na przykład, nie? Generalnie spełnione są warunki związane z tym, że są przedsiębiorcami, mają pewnie PKD, albo po prostu są przedsiębiorcami, kupili rowery elektryczne o dobrych parametrach, ale czy to jest ta grupa, która jest nam potrzebna? No, no nie jest nam to potrzebna grupa. Eee, mamy całą grupę firm, które zaopatrują dostawców Bolta, pyszne... I innych tego typu. Też, właśnie, w rowery, którymi oni dowożą to jedzenie. Te rowery, które mijamy teraz na ulicach, nie są chyba do końca legalnymi rowerami pod kątem tych ograniczników prędkości do 25 na godzinę. Ale załóżmy, że oni kupią te rowery i będą tym dostawcom je wypożyczać. No to czy o to nam chodzi? No nie chodzi nam o to, bo to nie jest znowu ten, ten beneficjent. Więc, więc tutaj duże wyzwanie po raz kolejny przed N-8, żeby dobrze te grupy e, określić. Dzisiaj na spotkaniu padła propozycja, żeby może wprowadzić jakiś współczynnik związany z liczbą zatrudnionych osób. Że jeżeli w małym mikroprzedsiębiorstwie może być to jeden rower, w, kiedy tych pracowników mamy od 10 tam nie, do, do 30, 40, tam dwa rowery. Tych pomysłów może być wiele. Więc, więc no, operator przyszły programu musi, musi to dobrze dobrze przemyśleć, żeby z jednej strony nie wykluczyć tych przedsiębiorców, którzy chcieliby faktycznie z rowerów korzystać, no bo czy taki, takie firmy związane z obsługą poczty, przesyłek, które już mają teraz w swojej flocie rowery elektryczne, potrzebują jeszcze wsparcia, żeby te rowery kupić? No nie potrzebują tego wsparcia, bo oni i tak już wykorzystują te rowery w swoich przedsiębiorstwach. Więc, więc, więc żeby też nie wylać dziecka z kąpielą, trzeba to bardzo odpowiedzialnie zapisać, może tą pulę podzielić. Czyli nie mieć wszystkich w jednym worku, całych pieniędzy w jednym miejscu na elektryki tradycyjne, na rowery elektryczne cargo i, i, i tych wszystkich beneficjentów, tylko może właśnie troszkę powydzielać te środki, bo moja obawa jest taka, że jak zostanie to w tej formie, w której jest, to pieniądze znikną w ciągu pierwszych trzech godzin. I myślę, że to nie jest przesadzone. Patrząc na to, że dofinansowania w Gdyni się rozeszły w jeden dzień, tych wniosków było tak wiele, to są 4 promile mieszkańców, jak policzyłem sobie ten tysiąc ze wszystkich mieszkańców. Więc gdybyśmy policzyli 4 promile w skali Polski, to jest 150 tysięcy osób, mówiąc tylko o osobach fizycznych. W Gdyni było ograniczenie, że jedna osoba może kupić jeden rower. Tutaj tych ograniczeń nie mamy. Więc, więc jeżeli byśmy tak to zostawili, no i jeszcze to, co jest zapisane w projekcie programu, że koszty kwalifikowalne to będą te koszty, które były ponoszone, poprawnie, mnie, jeśli się mylę, od 30 czerwca tego roku, czyli troszkę wstecz. Czyli tak naprawdę też e, powinniśmy sobie zadać pytanie: czy to, że ktoś kupił teraz sobie rower elektryczny, to kupił to dlatego, że oczekiwał tego wsparcia, czy kupił ten rower, dlatego, że chciał go kupić, tak? No bo jakby, e, no też nie mówmy o tym, że te rowery się nie sprzedawały, no bo te rowery się sprzedają, ludzie i kupują przez cały czas. Więc też ten okres trwałości, nie przepraszam, nie okres trwałości, tylko ten czas. Okres kwalifikowalności okres wydatków. Kwalifikowalności, no, powinien być trochę urealniony, żeby właśnie te pieniądze nam nie wyskoczyły. Bo załóżmy, że nie wiem, teraz właśnie DPD kupiło sobie dzisiaj 40 takich rowerów, nie? które będą wykorzystywali do obsługi swojej działalności w skali polskiej. DPD czy każda inna firma? Czy oni tych, tych środków potrzebowali? No nie, pewnie i tak musieli to kupić, mieli to w, jakich, w jakichś planach już wskazane. No, ale kiedy program wyjdzie, oni Ciach mogą złożyć wniosek z fakturami i, i zwrot te rowery dostać. No, no, też do końca nie o to nam chodzi. Ja myślę, że bardzo ciężko jest w ogóle określić o co nam chodzi w tym wszystkim, bo z jednej strony mamy właśnie te oczekiwania środowisk, które mówią o tym, że powinniśmy wspierać rozwój elektromobilności, no, ale mamy właśnie te cele, o których wspominałeś, które są totalnie, w, może nie totalnie, ale w dużej mierze w sprzeczności z tym, co, 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 co jest zapisane aktualnie w tym programie. Jeszcze a propos wydatków, no to to, co wspomina, o czym wspomina między innymi posłanka Paulina Matysiak, to jest kwestia tego, że to będzie tak naprawdę refundacja, to nie będzie dopłata do zakupu, w sensie, że ja płacę połowę, połowę płaci za mnie entwość, tylko ja ponoszę całość kosztów, a entwość mi zwraca. Czyli już jakby z, z góry mamy powiedziane, że to będzie dla kogoś, kto jest na tyle majętny, żeby te pieniądze na ten rower elektryczny wyłożyć z własnej kieszeni w całości, bo nie będzie tu żadnych leasingów. Jest nie napisane. będzie leasingów zbrojony wręcz. Myślę, w sensie, że nie jest opuszczone finansowanie. Leasingiem. Więc y, niby jest tu możliwość zakupu na raty, co prawda. Natomiast no mimo wszystko jednak no, trzeba, y, jeżeli ktoś chce skorzystać z dofinansowania, no to musi wyłożyć całość pieniędzy. Od razu, więc jakby jest to dość specyficzny sposób dofinansowania. Też osoby, tak powiem ci w słowo, które godzą się na pewnego rodzaju ryzyko, które kupią ten rower, mając z tyłu głowy, że może tego dofinansowania nie dostaniemy. Bo jeżeli ktoś faktycznie nie jest do końca przekonany, że ma wystarczająco dużo funduszy, to też nie, nie, nie podejmie się tego zakupu, nie mając tej pewności, że on te 50% Zakupu otrzymań, tak bo nie mówimy tutaj o 100 zł, o 200, 300, mówimy tutaj o kilku tysiącach. Więc spora część osób. Faktycznie mniej zamożnych, e, które zostanie dotknięta tymi opłatami, e, o których, o których e, mówiłeś, no może być pokrzywdzona dwa razy w tym momencie, prawda? Bo jednocześnie opłaty ją dotkną, ale z drugiej strony te, te, te środki w ramach tych instrumentów, no, do nich w żaden sposób nie trafią. No więc więc tutaj też jest gdzieś zastanawiające, w jakiej, czy to w takiej formie powinno być, czy faktycznie najpierw podpisanie umowy i jakiś okres czasu na, 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 na przedstawienie faktur. No i to jest chyba moje podstawowe jakby zastrzeżenie tego programu. Nawet nie, nie to, kto ma jakby, który przedsiębiorca ma dostać tą dotację, czy, czy samorząd mają dostać, czy nie. Czy mamy jeść, dofinansować górale, czy nie dofinansowywać górali elektrycznych, ale chodzi o rower górski, a nie o górali z zakopanego, oczywiście. Natomiast to, co mnie zastanawia, to jest właśnie kwestia tego, że my zupełnie jakby, mam wrażenie, jak na razie zostało pominięte w dyskusjach, że to jest właśnie finansowane z funduszu modernizacyjnego, czyli tego funduszu, który ma złagodzić wejście systemu ETS 2, czyli to, co powiedziałeś przed chwilą, tych o te osoby, które będą najbardziej wrażliwe na wprowadzenie opodatkowania emisji CO2 chociażby w paliwach płynnych, czego aktualnie jeszcze nie mamy, tak? Zaraz tutaj powiem, że akcyzy, podatki tutaj w paliwie. Tak, ale to jest to, co jest do tej pory. A teraz będziemy mieli już niebawem. Opodatkowanie paliw płynnych związane z tym, że one są źródłem emisji CO2. I w związku z tym, teraz próbuję jakoś skleić w głowie to, że ktoś, kto po pierwsze jeździ samochodem, który emituje dużo CO2, czyli jest to najczęściej jakiś stary gruz, najczęściej diesel, tutaj odsyłam do odcinka o strefie czystego transportu, gdzie dywagowaliśmy na ten temat. No i teraz ten ktoś miałby wyłożyć, już jest dotknięty tym, że będziemy mieli opodatkowanie rzędu mniej więcej na początku. Coś koło złotówki na litr paliwa, on będzie już tym dotknięty. I on teraz ma włożyć z kieszeni jakieś, nie wiem, 6, 7, 8, 9 tysięcy złotych na rower elektryczny, który ma zastąpić mu ten samochód. No i ja, ja tak, prawdę mówiąc, tego nie kupuję zupełnie. I też te środki, te 6, 7, 8, 9 tysięcy, to będzie często wartość tego samochodu, którym aktualnie jeździ. Więc więcej. I, e, albo i więcej. więcej. Ale też może być to wartość podobna, ale nawet gdyby ona była podobna. Ale kto ten samochód kupi. Jeżeli mamy, jeżeli te samochody są, będą jeszcze większymi pożeraczami pieniędzy niż są obecnie, no to kto je będzie kupował, no? Może pojadą za Bo kto będzie kupował rowery naszy... to już mniej więcej już sobie dzisiaj powiedzieliśmy, kto będzie kupował rowery. Ten na kogo, kogo będzie na te rowery stać? Elektryczne. Natomiast pytanie jest, czy faktycznie ten cel, który tu jest skazany, czyli ograniczenie emisji CO2, pyłów, tlenków azotu i tak dalej, czy to jest w ogóle realny cel do osiągnięcia, Twoim zdaniem? Czy faktycznie, nawet poprawiając ten program, jesteśmy w stanie osiągnąć redukcję emisji z transportu w tej skali, która tu jest zawarta? Myślę, że tego też nikt nie będzie w stanie sprawdzić, bo nie będzie narzędzi, żeby zweryfikować, jak dużo kilometrów osoba która rower zakupiła nie przyjechała w rowerach są faktycznie liczniki ale tak jak też tutaj dzisiaj wspominali yy... Te osoby, które były na, 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 na zespole, no też nie ma takiej stuprocentowej pewności, że ten rower będzie nam wskazywał e, dobrą odległość, bo ten liczył się może zresetować i tam wiele, wiele innych problemów może z tego wyniknąć. Więc to jest jedna rzecz, że nie będziemy wiedzieli tak naprawdę, jak w jaki sposób ta emisja została ograniczona, no ale też moja obawa jest taka, że jeżeli faktycznie e, pozwolimy na zakup zwykłych rowerów miejskich, niemiejskich, to że nawet gdybyśmy byli w stanie zweryfikować odległości tym rowerem pokonywane no to i tak to nie wpłynie na ograniczanie używania samochodów w naszych codziennych podróżach, bo osoby, które jeżdżą rowerami, tak jak mówiłeś, one już tymi rowerami jeżdżą. E, ci, którzy samochodami jeżdżą, mają, mówię, 100 rzeczy po drodze do załatwienia, no, których auto jest im potrzebne, żeby odebrać, nie wiem, dziecko ze szkoły, e, zrobić zakupy większe je zabrać. Na zwykłym rowerze tego nie zrobi, a roweru cargo może nie kupić, bo e, faktycznie też, jak ten przykład Gdyni pokazuje, na dotacje na rowery cargo ludzie tak się nie rzucili, że te pieniądze zniknęły w ciągu jednego dnia. Te pieniądze faktycznie były przez pewien dłuższy czas tam możliwe do, 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 do otrzymania, więc ja myślę, że też ta świadomość o wykorzystaniu rowerów cargo jest też dość niska w społeczeństwie. O wykorzystaniu, może nie tyle o wykorzystaniu, tylko o tym, że jak sprawnie z tych, z tych rowerów można korzystać. Bo jak, no ile rowerów cargo widziałeś na ulicy w ciągu ostatniego tygodnia? Wiesz co, widziałem kilka, ale dlatego, że poruszam się. Przez ostatni tydzień poruszałem się w stolicy głównie, więc nie było to trudne, żeby znaleźć rowery. No właśnie ale e... kilka, dni, a rowerów zwykłych jest, jest zdecydowanie więcej. Więc więc to jest też ten problem, że no, w mojej opinii, przynajmniej i, i może tutaj stanę zabity przez wiele, wiele środowisk, nie? ale ja uważam, że tylko rowery cargo może pozwolić na osiągnięcie tych, tych celów, ograniczenia wykorzystania. Z samochodu. Mówiąc oczywiście o tym co mamy dzisiaj, tak? Nie mówiąc o tych wszystkich osobach, które jeżdżą rowerami już teraz, na co dzień, bo jakby one tutaj pod, pod tym kątem tego projektu no, no nie są w gestii naszych zainteresowań, no my chcemy wyciągnąć ludzi z samochodów. I powiem ci, tak, masz rację i nie masz racji. To znaczy, masz rację pod tym względem, że faktycznie rower Cargo jest tym elementem, który może realnie zastąpić samochód. Do jakichś celów, czy to związanych z działalnością gospodarczą, czy z codziennym życiem, ale z drugiej strony, rower cargo, co już też tutaj w tym podcaście wiele razy padało, był cały odcinek związany z tym, gdzie trzymać rower, jest rowerem, który jeszcze bardziej łaknie infrastruktury w stosunku do zwykłego roweru. To znaczy, po pierwsze, trzeba mieć go, gdzie trzymać. To jest podstawy, jedna podstawowa zasada, jeżeli nie masz garażu. To realnie w Polsce nie mamy dzisiaj infrastruktury takiej, żeby bezpiecznie gdzieś zostawić rower cargo, a już w szczególności elektryczny. To już absolutnie. Nie mamy publicznych miejsc, gdzie można go bezpiecznie zostawić. On się w wielu miejscach zwyczajnie nie zmieści. Nawet na zbudowanych wielu drogach rowerowych znajdziemy jakieś najróżniejsze szykany czy inne miejsca, gdzie tym rowerem cargo po prostu nie przejedziemy. On jest jeszcze bardziej wymagającej infrastruktury tak naprawdę, już w zasadzie nawet jestem w stanie pokusić się o tezę, że w zasadzie lepiej już nim jeździć po prostu po normalnych jezdniach, niż po infrastrukturze rowerowej, która gdzie gdzieniegdzie naprawdę jest no, zupełnie nieprzystosowana, w szczególności do jakichś dłuższych rowerów cargo, long johnów tak zwanych, tak? to już by gdzieś, czy nawet wózków rowerowych niektórych, tak, bo mówimy o tych szerszych niż 90 centymetrów, faktycznie stosowanych do biznesu, one w niektórych miejscach zwyczajnie się nie zmieszczą po prostu na naszej infrastrukturze rowerowej, która jest gdzieś osłupkowana, na której jest nawalone mnóstwo jakichś szykan, różnych rzeczy, na które moglibyśmy jeszcze długo narzekać, na infrastrukturę rowerową, ale nie o to chodzi. Jakby mój punkt jest taki, że my jest, mam wrażenie, że w Polsce jesteśmy zupełnie zupełnie nieprzygotowani do tego, żeby rowery cargo się upowszechniły, jakkolwiek sam jestem ich fanem. Ale też może dajmy się wykazać oficerom rowerowym, że w momencie, kiedy faktycznie tych rowerów cargo na naszych drogach rowerowych pojawi się więcej, to miasta podejmą inicjatywę, żeby te newralgiczne miejsca w pewnym stopniu poprawić. Ale też dobrze o tym wspomniałeś, no bo w w ramach tego funduszu e, powinniśmy też kierować środki na e, poprawę infrastruktury, a takich programów e, póki co jeszcze nie ma. Więc dajemy rowery, ale nie dajemy infrastruktury, po której bezpiecznie będziemy mogli jeździć. Więc, więc, więc tutaj też troszkę moja obawa o to, czy te rowery faktycznie. Czy mieszkańcy będą z nich faktycznie tak często korzystać, jak jak będziemy chcieli? Bo też gdzieś ja się obawiam i chociaż już kilka osób mówiło mi, że tak nie będzie, żeby, żeby ten rower faktycznie był przez, przez te osoby, które go zakupią wykorzystywany. Żeby nie było takich sytuacji, że ten rower zostanie zakupiony i on będzie stał w garażu, i pojedziemy sobie w niedzielę na wycieczkę, pojedziemy sobie właśnie na Mazury, na Podlasie i na bagażniku go zawieziemy, bo to chyba będzie najgorsze, co będziemy mogli osiągnąć, chociaż też są osoby, które mówią, że to wcale nie jest najgorsze, bo to jest dalej popularyzacja rowerów. No ale nie o to chodzi właśnie w celach programu, że jest wiele dyskusji już takiej bardzo technicznej, takie też dzisiaj na spotkaniu było, jaka pojemność baterii, e, jakie silniki, czy montowane, w której, w której części roweru montowane, ale tak naprawdę powinniśmy zacząć od dobrej weryfikacji celów programu i tego, co chcemy osiągnąć, przejść przez beneficjentów, i dopiero potem zobaczyć po odsianiu tych wszystkich e, zmiennych, co nam zostało i co byśmy chcieli e, zrobić. No bo, tak jak tutaj mówi, jeśli 300 milionów złotych, około 50 tysięcy rowerów, to wcale nie jest tak dużo w skali całego kraju. I też zwróćmy uwagę, że ten projekt zakłada, że jest to finansowanie na najbliższe 5 lat. To nie jest program na rok. Tylko moja obawa jest taka, że potem przez kolejne kilka lat kolejnych programów takich nie będzie. Więc jeżeli coś teraz zostanie zrobione nie na takim poziomie, jakbyśmy tego oczekiwali jako, jako tutaj aktywiści rowerowi, no to przez kolejne lata będziemy mieli biedę. No ale mówisz o infrastrukturze, natomiast z funduszu modernizacyjnego jest mowa o wsparciu budowy rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego, Wsparcie leasingu pojazdów ciężarowych. Co my tu jeszcze mamy? Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne. Mamy od chociażby rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby roz, rozwoju ładowania stacji pojazdów elektrycznych, tym bardziej tym razem osobowych. Więc widać, że trochę to wygląda tak, że Panu Bogu świeczkę diabłogarek No tak, czyli kupujemy rowery, ale nie dajemy do nich tego, tego co ważne, nie? czyli tej, tej, podstawowej, tej podstawowej rzeczy, jaką jest Infrastruktura, więc, więc no to, to jest taka troszkę moja obawa. Czy naprawdę uda się nam osiągnąć te, te cele w, przy tej formie, która jest? I też moja obawa jest taka, co teraz się z tym programem zadzieje? Bo faktycznie były konsultacje z tego, co można w sieci zobaczyć, to dużo środowisk swojej uwagi zgłosiło, dużo indywidualnych osób takiej uwagi skierowało do Enfosiu. Byłoby idealnie, gdyby ten projekt trafił na drugą turę konsultacji, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób te uwagi zostały zaimplementowane i czy czasami nie zrobiono dalszych sprzeczności, czy nie wiem, bo wiadomo, że różne grupy mają różny interes, który, który chciałyby osiągnąć, bo będą osoby, czy, czy grupy osób, które będą mówiły, że rowery MTB są najlepsze i że powinniśmy tylko je finansować, jakby. I, i też gdzieś można zrozumieć podejście osób, czy, 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 czy ich potrzeby. Ale no, ten enfość niestety musi wyważyć potrzeby wszystkich, wszystkich grup no i właśnie tych celów, o których tak, tak sobie wspominamy. Bo za kilka lat będzie ewaluacja tego programu i będzie trzeba sprawdzić, jakie efekty zostały osiągnięte i w jakim stopniu cele zostały zrealizowane. I myślę, że tutaj ci, którzy będą się tą ewaluacją zajmować, no, będą mieli spory kłopot, żeby ocenić tak naprawdę, co w ramach tego projektu, Osiągnąć się udało. Jest dużo ryzyko, że to Ty będziesz robił to ewaluację, i wtedy się spotkamy i powiesz mi, jak bardzo tragicznie się to wszystko skończyło. Mam nadzieję, tego, że... się, tego się obawiam trochę. Mam nadzieję, że, 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 że nie, ehm, bo no też ciężko jest negatywnie oceniać coś, e, co by się chciało, żeby działało dobrze. E, ale ale no obawa jest taka, że no takie właśnie, taka ocena na, na koniec powstanie na mnie, że stwierdzimy, że efekty nie zostały, że, że nie ma tych efektów, cele nie zostały osiągnięte, albo że nie możemy po prostu ich w tej formie zmierzyć, albo znowu będzie to mierzone w pewnym stopniu jakimś modelem, który tutaj nakaże nam przyjęcie pewnych założeń, no i na końcu, no, tak damy tutaj ptaszka, że faktycznie tutaj ta ilość tej, tej, tej emisji nam spadła. To jak pieniądze z Funduszu Modernizacyjnego i generalnie z uprawnień do emisji CO2, będę starał się jeszcze drążyć ten temat, bo to jest to temat, który w najbliższym czasie będzie gorący i to tak naprawdę był punkt wyjścia, ale tak jak mówię, to nie jest koniec i myślę, że ten temat jeszcze będę drążył. Jak te pieniądze na poprawę efektywności energetycznej i redukcję emisyjności w transporcie będą się rozchodziły, tego będę jeszcze pilnował. Tobie bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Dominik Makurat był moim gościem. Na dziś to tyle do usłyszenia.